10 czerwca jest symboliczną datą dla najnowszego miejskiego żłobka. Po blisko roku budowy przyszedł czas na oficjalne otwarcie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i miejskich, radni, dyrektorzy placówek oświatowych oraz zaproszeni goście. W imieniu wiceministra Artura Sobonia wystąpiła Patrycja Paluch, szefowa Biura Świdnickiego Parlamentarzysty. Z okazji uroczystego otwarcia nowo wybudowanego żłobka miejskiego w Świdniku pragnę złożyć serdeczne gratulacje. Jest to wydarzenie niezwykle ważne dla mieszkańców naszego pięknego miasta. Na ręce pana burmistrza pragnę złożyć wyrazy uznania za zaangażowanie i dążenie do realizacji tej wspaniałej inwestycji, która była możliwa dzięki wysiłkom zarządu miasta i polityce rządu, a dokładniej wsparciu finansowym z programu Maluch Plus. O rządowych funduszach na powstanie nowych miejsc dla najmłodszych mówił również wicewojewoda Bolesław Gzik. Miasto Świdnik dołożyło więcej do tego, aniżeli otrzymało, ponieważ z tego programu miasto otrzymało dokładnie 3 125 tysięcy, natomiast koszt całej inwestycji ponad 8 milionów. Także chwała i cześć Radzie Miasta, panu burmistrzowi i wszystkim tym osobom, które się do tego przyczyniły. Burmistrz Waldemar Jackson dziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w powstanie nowego żłobka. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego dobra, bo jeszcze raz wspomnę na końcu, że polityka jest to roztropne czynienie dobra i ogromnie się cieszę, że nowe dobro powstało w Świdniku. Do nowej placówki będzie uczęszczać ponad setka dzieci. Część z nich rozpoczęło już zajęcia adaptacyjne. Nowoczesny budynek o powierzchni blisko 1000 m2, wybudowany w energooszczędnej technologii, został przystosowany do potrzeb maluchów w najwyższym standardzie. Sale urządzono tam tematycznie, każdą w innym klimacie, co będą Państwo mogli obejrzeć podczas spaceru. Na dzieci czeka również wózkownia, szatnia, świetlica, sala terapii, kryjąca w sobie wiele niespodzianek. Placówka jest w pełni przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Komfortowe i ciekawe wnętrza mają na celu sprawić, by dzieci dobrze się tutaj czuły, by każdy dzień był dla nich nową przygodą, a rodzice mogli być spokojni, że ich pociechy są bezpieczne i pod najlepszą opieką. Po symbolicznym przecięciu wstęgi goście uroczystości przeszli do żłobkowego ogrodu. Z okazji otwarcia placówki został zasadzony tulipanowiec. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie kolorowych sal dla najmłodszych i zaplecza placówki.